przychodzę dzisiaj z biciem zegarów, dzwonów kościelnych z przepisem na mazurek kajmakowy, ale ja to robiłam właśnie jako mazurek, dlatego zrobiłam to w święta. Ten przepis jest taki troszeczkę pokrojony, bo tak jak wszystkie te przepisy wcześniejsze ze świąt, ja to robiłam wszystko jedno za drugim i to się przeplatało i wiecie, tutaj robiłam część ciasta takiego, czymś tam się coś mi rosło, to robiłam w tym czasie następną część, także jest troszeczkę pocięty. Następne filmy już będą raczej takie, wiecie, początek, koniec, wszystko tak jak się należy. I chciałam wam właśnie powiedzieć, bo tam widzę, składam ten filmik i widzę, że tam nie ma takiego konkretnego początku. Więc to ciasto może być po prostu jako taka tarta też. Jak na takim spodzie, wiecie, jak na tartę. I tak może być robione właśnie z tym kajmakiem. Jak będziecie widzieli, przepis jest bardzo prosty, bardzo szybko się robi. Tylko jeszcze wam dopiszę tam, jak długo się piecze. Wiem, że się długo chyba nie piekło, ale już teraz nie pamiętam, ja wam tam napiszę. W każdym razie kajmak, bo to jest ciasto bez cukru, bo ogólnie bez wędry. A jest tutaj kajmak. No ale jak robicie normalnie na cukrze, to dajcie tam tylko cukier i nie ma problemu. A jak robicie tak, żeby było bez cukru, niskowęglowodanowo, przepraszam, prawdę mówię, to można zrobić albo samemu kajmak, albo podobno można kupić kajmak bez cukru. No ale nie wiem, jeszcze nie widziałam takiego. Także do zrobienia. Coś mi tutaj zaczęło w nosie kręcić. Do zrobienia takiego kajmaku, ten kajmak się prosto robi. Jest potrzebna do tego biała czekolada, najlepiej bez cukru. Ja takiej nie dostałam, bo się też za późno za to zabrałam, za poszukiwania. Bo pewnie w internecie wszystko można znaleźć i czekoladę bez cukru. Ale ja nie dostałam tej czekolady bez cukru, więc zrobiłam to w taki sposób na oko. To znaczy troszkę... Ja wam powiem, jak ja to zrobiłam, jaki jest naprawdę przepis. Bo w przepisie jest 200 ml śmietanki, podgrzewa się ze 100 gramami czekolady tej białej, bez cukru. I można do tego dodać tam ksylitolu czy erytrolu, tak żeby, no, według uznania. I to się podgrzewa, i to jak się to podgrzewa, to zgęstnieje. A ja chciałam zrobić to, jak kiedyś się robiło, kajmak się robiło z mleka w puszce. Z tym, że to się robiło z mleka w puszce tej, co tu mi takie dziwne włosy są, z mleka w puszce tego słodzonego, zagęszczonego. No i ja dałam po prostu sobie do tego mojego miksera kalorika, dałam za dużo tego mleka, bo ja kupiłam mleko niesłodzone, skondensowane te w puszce, ale dałam za dużo, bo dałam całą puszkę tego mleka i potem musiałam to odparowywać. A dobrze jest po prostu dać mniejszą ilość tego mleka, albo dać dwie kostki, dwie tabliczki czekolady białej, to wtedy macie więcej. No. I że ta czekolada była jednak słodzona, no to ja już tam cukru żadnego nie dawałam, żadnego słodzidła nie dawałam, tylko to troszkę mieszałam, odparowywałam. To tam jest śmietanka, łyżka, zdaje się, masła orzechowego i biała czekolada. Proporcje też oczywiście napiszę, także to będzie konkretnie napisane. No i to się wszystko podgrzewa do takiej gęstości, jak potrzebujecie. No i wiadomo, że jak to jest gorące, no to jest takie bardziej lejące. Jak wystygnie, to zastygnie. Także mnie jeszcze została właśnie w słoiczku, bo za dużo sobie zrobiłam, to mi dałam w słoiczku jeszcze kajmaku troszkę. Będę sobie mogła do czegoś jeszcze zużyć ten kajmak. No, także... Taką tartę można zrobić właśnie jako tartę, nie jako, jako mazurek, a może być jako mazurek na święta. W kształcie jajka można różne kształty robić, można dać do tej foremki, tylko to
by musiała być mniejsza, znaczy się, no nie za duża chyba ta foremka, bo ja, to jajko to było trochę większe niż dłoń, no większe to było niż dłoń, no także z tym, że ja jeszcze odkrawałam, żeby ten brzeg zrobić taki wyższy, a jak macie foremkę na tartę, taką nie za dużą, no to już wam się ten brzeg sam tam zrobi, nie? No, także tak to można też zrobić i ja dałam najpierw, nasmarowałam powidłami śliwkowo-czekoladowymi, które robiłam, to właśnie powidła śliwkowo-czekolady albo nutella śliwkowa, taka czekośliwka, można powiedzieć, takie połączenie kiedyś robiłam parę lat do tyłu, więc tym posmarowałam i później dałam ten kajmak. Na górę jeszcze troszeczkę brzegi, jak będziecie później widzieli, troszeczkę czekoladą rozpuszczoną pomazałam. Jakieś tam mazy jeszcze zrobiłam z tej czekolady. Do dekoracji można użyć różnych rzeczy, można dodać migdały pociachane albo i w całości, orzechy, no co tam lubicie. Można się pokusić o jakiś napis, ale to już na tym kajmaku ciężko będzie pisać, chyba że jak troszeczkę zastygnie, to czekoladą jakiś zrobić napis Alleluja albo coś takiego, jeśli to jest na święta, a jak nie na święta, no to wiecie, to tylko ogranicza was tylko wyobraźnia. Także zapraszam na ciasto na niedzielę, może być, albo na święta. W tym wypadku jest to mazurek kajmakowy, może funkcjonować jako tarta kajmakowa. No, jako ciasto na niedzielę na przykład. Powiem wam, że jak to już odstało tam jeden dzień, dwa dni, bo myśmy to po dwóch dniach jedli, nie? Bo w piątek było robione wieczorem, a w niedzielę jedliśmy, to nie było twarde to ciasto. Fajnie się, bo mój Zbyszek nie lubi ciasta, które trzeba gryźć. A to ciasto się fajnie jadło, nie było twarde, było takie w sam raz. Także polecam. Ja będę już robiła to ciasto też teraz. Znaczy nie teraz, tylko od tej pory będę to ciasto właśnie przygotowywała, a być może na którąś niedzielę znowu sobie zrobię albo z kajmakiem, albo coś innego tam wymyślę, można tam dać, nie wiem, jakiś krem z bitej śmietany, ale ten kajmak jest taki akurat, nie? Albo czekolada. No, także zapraszam na film, nie, taki kulinarny, można powiedzieć, mój z tym ciastem. I mam nadzieję, że wam to będzie smakowało. Teraz będę robiła ciasto na mazurka. Więc do tego zaraz wam powiem, co będzie potrzebne. Tutaj mam, czeka wszystko do pieczenia, więc mam tutaj pozajmowane. I potrzebnych jest, o teraz widać, muszę sobie wytarować, gdzie ten zeszyt mam. 60 gram mąki migdałowej. No to dajemy tutaj 60 gram. Jest. A nie, jeszcze się będę migdałową używała, tak, bo jeszcze będzie babka wielkanocna. I 40 kokosowej. Gdzie jest to? O, dobra. Do tego dodajemy dwa jajka. Zaraz tutaj sobie jajka wezmę. Jedno, drugie, do tego będzie słodzidło, i 40 gram masła. 40 gram to tak mniej więcej, trochę mniej niż 50, nie? No to tak będzie, tu sobie ucznę.
Zobaczymy, czy to będzie 40 gram. Czekajcie, tak na ile? Dwieście sześć. No, akurat celnęłam. I coś do tego jeszcze? Masło, jajka, słodzidło. To wszystko. I to teraz sobie wymieszam. Wyciapkać to trzeba. I potem się będzie tylko rozwałkować, uformować i piec. To jest to, co ja robię dzisiaj pierwszy raz. Ja to sobie tak przykryję sobie to jakimś woreczkiem i dam to na balkon. I resztę zobaczycie, jak przyjdę. Teraz to się już muszę zbierać. A tutaj mam tą to ciasto na mazurka, tego twardego, sztywnego takiego. Tak, troszkę sobie z tego, teraz to muszę tutaj tak jakoś uformować. Ja sobie to zrobię w kształcie jajka. Tylko muszę sobie jeszcze troszeczkę potem odłożyć tego, żeby ten rand zrobić. Można by to przewałkować w sumie. Czemu by nie? No, ktoś mi tam zrobił taką niespodziankę, pułapkę. O, to się nie za bardzo daje, tak? No, ale się zrobi się. O, tak. Żeby to było fajnie równo było. A teraz sobie nożykiem tak wytnę tutaj, żeby mieć to na ten rant. No, jak to jajko ma iść? Będzie nie za dużo, ale to i tak może Wiki spróbuje, Zbyszek na pewno nie. I teraz sobie z tego będę tutaj taki rand robiła. Troszeczkę to się inaczej robi niż z tego ciasta, co kiedyś robiłam. Chyba to też jest na kanale. Wcześniej. Tu sobie po prostu taki rand zrobię. Tam to szło takiego, taki warkoczyk pleść, a z tego to nie za bardzo. Czy tego więcej zrobiło? Zaraz w piekarni jeszcze nie nastawiłam temperatury. Co jej się stało? Czemu ona tam stęka znowu? Nie, no, tata się denerwuje. Nie chce bawić. Tak sobie to zrobimy. No, ona tak umie bez końca. Taki mały samochodzik. Widelec. Mogłoby się tam oświecić światło, nie potrzebujesz? Już tak światło to ja nie jest. I teraz sobie to tak zrobimy. I będzie takie troszeczkę. Popsuło, no ale nie szkodzi. Z tego się szczelać nie będzie. Takie troszkę mało jajowate, ale...
No. Tylko sobie to jeszcze takie tak. No i zaraz pójdzie do piekarnika, tylko że musi się rozgrzać ten piekarnik. Nie jest to dużo, trochę jak dłoń, ale to wystarczy. Teraz tutaj będę dawała na ten mazureczek jajkowy. Oj, zaraz mi to wypadnie. To jest jeszcze troszeczkę takie, bo jest ciepłe dosyć, ale już nie jest gorące, parzące. I tu sobie dam, tylko chyba będę musiała to dać znowu do mycia. Ojejku, troszkę tutaj tego wyleję sobie. O. I mi jeszcze kajmaku zostało, dam sobie do słoiczka. W sumie niech on troszeczkę zastygnie, znaczy zastygnie tu na tym, bo to zaraz dam do słoiczka. Nie wiem, czy teraz te marcheweczki tutaj dać, czy nie. Tu jeszcze mam troszeczkę migdałów takich, to sobie też tak ustroję. Może też czekoladą zrobię trochę, parę esów, floresów. Tak, z migdałami będzie. Może troszkę jeszcze zostawię na sernik. Dobra. Trzeba wykorzystywać wszystko do cna. Gdzie dałam wiórki? Tu są wiórki. Tutaj troszeczkę dziury zrobimy dookoła może. A może czekoladą te brzegi upaćkamy. Mam nadzieję, że to się da, tak żebym za bardzo nie obudziła talerza, bo to nie będzie na tym talerzu, tylko na takiej serwetce, ale to mi będzie zaburzało potem wygląd tego. Jak to się tak zrobi, to już nie będzie taki może twardy ten brzeg. Się pokruszyło troszeczkę. O. Tak, może zrobimy trochę esów, floresów. Wystarczy. Jest takie pobrudzone jajo. I tu sobie damy marcepanki. Cztery mi się wydaje starczy. A to jeszcze dam na co innego. Także następny. Mam nadzieję, że teraz zastygnie, bo to jak będzie zimne, to powinno zastygnąć. No i tu mamy następny mazureczek.